Często pada pytanie, dlaczego zajmujemy się strzelaniem, dlaczego to robimy, dlaczego próbujemy gdzieś zakładać strzelnicę. Więc przede wszystkim po prostu dlatego strzelamy, bo lubimy. Uprawiamy strzelectwo sportowe i uważamy, że jest to sport męski, chociaż wiele kobiet też uprawia ten sport, może nie mniej jak mężczyzn. Natomiast uważamy, że każdy Polak powinien umieć obsługiwać się bronią, a jak wiemy, jest to umiejętność, którą posiada coraz mniej ludzi, chociażby z tego względu, że mamy tak mało liczną armię. Propagujemy strzelectwo sportowe właśnie z tego względu, żeby ludzie umieli się obchodzić z bronią i nie chciałbym powiedzieć, żeby w razie czego jesteśmy w Lidze Obrony Kraju, coś ta nazwa mówi, ale oczywiście w razie czego, żeby ludzie sobie zdawali sprawę, z czym mają do czynienia. Dziękuję. Jesteśmy narodem przecież o wielkich tradycjach wojskowych, tradycjach militarnych. Z czym mamy dzisiaj obecnie do czynienia? Z taką totalną demilitaryzacją społeczeństwa. Ludzie stronią od munduru, do jakiegokolwiek uniformu. Jakiś gdzieś tam huk, to już jest dla nich problem, a zetknięcie się z bronią, strzelanie, obsługiwanie jest to coś po pierwsze, co jest rzadko spotykane, ale jest jeszcze gorsze takie zjawisko, że to nie wypada, że to jest coś złego, że to po co ci to. Świat jest taki piękny, różowy, zabawny. Świat nie jest taki. Świat zmierza do dużego konfliktu. A w związku z tym, nawet biorąc pod uwagę nasze tradycje z tego pięknego okresu II Rzeczpospolitej, tam była prosta doktryna. Każdy obywatel żołnierzem, każdy żołnierz obywatelem. I ta doktryna naród pod bronią. No, dzisiaj my się jak gdyby zupełnie odwrotnie rozwijamy. To co robi Krzysztof, robi, bo wielu deklaruje, no, że tak, zrobimy, otworzymy strzelnicę, a ci ludzie, zobaczcie Państwo, w tym zarośniętym, to jak Pan właśnie mówił, lesie, otworzyli to własnymi środkami, no, bez żadnej pomocy samorządu. Była pomoc samorządu czy państwa? No, oczywiście nie, bo u nas samorządy nie są zainteresowane. I to, co jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Czeka nas potężny obowiązek powołania Ochotniczej Obrony Terytorialnej. Państwo polskie, tak wzorem innych państw, normalnych, świadomych, a szczególnie w takim położeniu, z jakim mamy dzisiaj obecnie do czynienia, i tego naród chce. Więc państwo jest przecież organizatorem, wyrazicielem tego, co chce naród, a naród się także czuje zagrożony, winno powołać Ochotniczą Obronę Terytorialną. Ochotnicza Obrona Terytorialna oczywiście bez zdolności, umiejętności strzeleckich, bez takiego przygotowania, bez zrozumienia, na czym to polega całej filozofii, no oczywiście zaistnieć nie może, bo nie może być tak, że będziemy organizować ludzi, którzy mają zadbać o nasze bezpieczeństwo i na pierwszy huk strzału oni po prostu leżą jak zwykłe trusie, na ziemi się położą. Muszą być przygotowani tego, muszą być ostrzelani. W związku z tym to jest dzisiaj takie ważne zadanie i tylko nie traktowane jako prywatna inicjatywa właśnie takich ludzi, zapaleńców, tylko państwa ma święty obowiązek, samorządy, mniej więcej tak jak w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wspomaga samorząd i państwo ochotnicze straże pożarne, nie widzę żadnych powodów, żeby na poziomie gminy, na poziomie powiatu nie wspomagało oddziałów obrony terytorialnej, która będzie miała w swoim zakresie obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach zagrożenia wojną. I jak gdyby ostatnia ważna rzecz. Czy my mamy armię? Krzysztof, mamy armię? No, śmiesznie mało. Tak. Śmiesznie mało, można jeszcze gorzej powiedzieć, że armię, która może jakoś tam jest uzbrojona, ale na pewno jest demoralizowana, bo nie ma tego ducha i to niestety, jest to obraźliwe nawet, mam świadomość tego, ale no nie jest taki stan rzeczy ani inny. Ale nawet gdybyśmy mieli większą armię, to biorąc pod uwagę naszych różnych sąsiadów, a szczególnie tego sąsiada, o którym myślimy, każdą armię polską można pokonać. I problem dzisiaj polega na tym, że jeśli się pokona armię, czy można ujarzmić, pokonać naród i zaprząc go do takiej niewolniczej pracy? Bo na tym dzisiaj te współczesne konflikty są oparte. Jeżeli po pokonaniu armii naród będzie elastyczny, będzie uległy, warto taki naród atakować, warto pokonać armię. Jeśli po pokonaniu armii okaże się, że naród nie podporządkuje się, naród jest zorganizowany, a między innymi takie formy,
Ochotniczej Obrony Terytorialnej, takiego zorganizowania, nawet powiem na wypadek bardzo trudny, dosyć podziemnego. Okazuje się w dzisiejszym świecie utrzymać, ujarzmić taki naród jest bardzo trudno, to jest kosztowne i z natury rzeczy prewencyjnie ktoś, kto zamierza zaatakować taki naród, pozbawić takie państwo suwerenności, po prostu sobie odpuści. Jeśli tego nie będzie, to my sami wystawiamy się dzisiaj na atak. Słabość prowokuje, szczególnie silne narody, zdeterminowane, które chcą poszerzać się, które chcą zdobywać sobie obszar, a takie narody są w Europie. Naród, który, powtarzam, jest słaby, z natury rzeczy będzie to prowokować tutaj te najgorsze scenariusze, które możemy sobie wyobrazić. Dziękujemy. A teraz do boju. Panowie, bo już idzie. Ładujemy do strzelania sportowego, przeważnie ładujemy po pięć sztuk amunicji, prawda? Tak jest. Teraz bierzemy broń. Wprowadzamy magazynek do broni. Następnie wprowadzamy nabój do komory. Odciągnięcie jest. Jest przeładowany. W tym momencie blokuje broń. Tak jest, jasne. Jest blokada. Gdzie tak jest. O tutaj. Podniosłem do góry, jest zablokowane. Dobra, tak jest. Jeżeli, jak padnie komenda, można strzelać. Tak jest, dokładnie. Blokadę w dół. Tak jest, blokada w dół. Zgrywamy muchę ze szczerbiną. Zgrywamy muchę ze szczerbiną i strzelamy. Chwila, zaraz. Tak jest. Ja już odblokowuję, proszę bardzo. Tak. Teraz odblokowane. Robimy tak. Ładujemy magazynek. Odciągamy. Repetujemy broń. Jasne. Jest gotowa do wystrzału, tak jest, prawda? Dobra. Okej. Okay. Można strzelać. Już ją zabezpieczę. Następnie strzelimy z rewolweru. Jest to pocisk 357 Magnum. Tak, no, czyli jasne. Zgrywamy muchę ze szczerbiną. Za każdym razem silnie naciągamy. Można odciągnąć kurek tak jak teraz.